piraci, witajcie moi drodzy w 70. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Wybieramy się już na misję, tylko misje fabularne. Możecie nawet popatrzeć, że całe Karaiby wyczyściłem od A do Z. Nawet poprawiłem sobie jeszcze cele opcjonalne przy misjach fabularnych, żebym miał to z głowy. I ogólnie mam 81% synchronizacji ogólnej. Jeszcze będę musiał sobie kupić tylko jakieś mieczyki, pistole, bo tam jeszcze mam niedomiary broni. Ale to raczej zajmiemy się już tym, jak przejdę grę. Raczej to już zrobię po nagraniu, bo już mam tak dobre wyposażenie, tak dobrą załogę, tak dobrą kawkę, że nie ma sensu po prostu tego dłużej ciągnąć. Sprzedałem całą swoją flotę. Teraz będę zbierał same najdroższe liniowce, żebym miał tylko skład składający się z liniowców. Płyniemy na misję. Nie marnujmy czasu. Chcę, żeby ten odcinek wyszedł dobrze, w miarę. Co tam widzimy? Kanonierkę, słabiutką kanonierkę, którą sobie zniszczymy bez najmniejszych problemów. Sorki, że dzisiaj tak późno nagrałem tego asasyna, ale miałem trochę spraw na głowie i po prostu nie dałem rady wcześniej. Dobra, padło mi to gówno. O, ktoś doszedł do załogi. A tam co my mamy? O! Brygi się pchają. Ne, spokojnie, spokojnie, żeby tam nie doszło do jakiegoś stosunku między brygiem a brygiem. Angielskim jeszcze brygiem. Zdobyte zaufanie. Sekwencja 9. Zaczynamy. Principe! Aha, dobra. Czyli odblokowujemy kolejną wyspę fabularną, gdzie sobie przeszukamy ją. Zarąbiście. Czyli opuszczamy Indie Zachodnie. Czyli nasze Karaiby i teraz płyniemy totalnie gdzie indziej. Zaraz zobaczymy, co to będzie za miejsce. Chciałbym, żeby było zarąbiście. Więc będzie zarąbiście. Oh yeah. O, jaka wysepka, zajebista. To musi być jakieś naprawdę nieźle tutaj osadzone miejsce. Dobra, to jest całe miasto. Zatop okręty wroga. Okej. Banał, kurczę, potęga jest taka, że to jest po prostu masakra. Ohoho, już część statków zatopiona. Szybciutko. Robimy tu miazgę. Mówiąc wprost. Yeah. O, zaatakują mnie, zaatakują. Ale tak nie dadzą rady. Yeah. O, i koniec z wami. O! Dobra, zatopione. Gówno. I ostatnie. Okej, odszukaj mędrca. O, przy okazji sobie wyzwolimy trochę niewolników, których zwerbujemy. No dobra, jest. Cumujemy, cumujemy tu. Wow, wow, wow. Małe tu spadki są. A! Jakżem walnął. No dobrze, dobrze, kurde, murzyn, nie marudź mi tu. Ja już jestem tak bogaty, że mało mi dalej. Chcę więcej przygód. A ta zbroja templariusza to mi się naprawdę spodoba. Walić tam na kaptur, ale jest jakaś odmiana wyglądu. Tak trochę wyglądam jak... Trochę przypominam sobie Heitama, który też taki miał kostium byle jaki, ale miał. Taki mieszany. I właśnie na wzór Edwarda ten kostium pokazuje, że jesteś asasynem, ale możesz wyglądać jak chcesz. Ale nie musisz być asasynem, a możesz być templariuszem. SMS mi przyszedł, ale to nieważne. Jest, tu mamy punkt widokowy. Dobra, okej. Pięknie. Ło! Zlagowało. Ale to nic.
Spokojnie, spokojnie. Co ty robisz, Edward? Mamy wiesz co robić. Okej, dobra, jest. Punkt widokowy. Zaczynamy. Pięknie. No. I teraz skaczemy, wiadomo. O, coś ten skok wiary nie był za długi. Wyłączyłem telefon, żeby mnie nikt nie męczył SMS-ami przy czasie nagrywania. O, wczoraj jak nagrałem Wiedźmina, to musiałem trochę montować film, żeby nie było tego, że ciągle ktoś do mnie dzwoni. Jest skrzyneczka. Jep. Przylagowało. Ale nieważne, bierzemy. O, jeszcze 5 skrzyneczek. Tylko, że ta skrzynka już jest na górze, ją ogarnę sobie. I trzeba ogólnie uważać templariuszy. Bo oni tutaj są i wiecie, będą robić swoje nikczemne rzeczy. W ogóle sprawdźmy na mapę. No jest punkt wiekowy. Jelenie, jaguary. No spoko, wszystko spoko. A co to za kostiumy? Kim oni tu są? To są te niebieskie. A, są ci Afrykańczycy. Te turkusowe kostiumy to są Afrykańczycy. A chociaż oni powinni być czarni. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cichutko. Dziękuję. Pozwolę, że sobie strzelę w to. Jeb! Bum, poszło. Tak. Myślę, że przeżyją. Bo co, bo jebać biedę? Nie. To, że Afryka, to wiemy, ale myślę, że będą hardkorami. Dobra. Jedźmy dalej. O kurde, co tu się działo? Dobra, bierzmy tą skrzynkę. Chciałem ją pozbierać. Ale widzę, że nie da się. What the hell? Captain Kenway. No, chcę ci pomóc. Yet another dire situation, Roberts. We really must stop meeting like this. Stop tailing me and your wish had come true. There's no need for this. You know I'm as good as my word. O. Widzę, że rozumiesz. Howell was killed today in a Portuguese ambush. Headstrong fool. I warned him not to go ashore. It was orchestrated by the Templars, Burgers and Cockrum. The same sort that took you to Havana. O, proszę. I see now there is no escaping the Templars' attention, is there? I suppose it is time to fight back. Słusznie mówisz. I do like the sound of that. And I know just how I'll do it. Aha, no to słucham. But these men, Burgess and Cockrum, they cannot be allowed to leave with word of my escape. They won't. Count on it. No, czyli teraz współpracujemy z tym mędrcą. Dobra, ale widzę, że on już sobie poszedł. A on sobie teraz będzie przeszukiwał. Nie wiem, on ich tam obmacuje, ale nie w tym rzecz. Ja się zajmę exploringiem tej miejscowy. Wysepnej miejscowy. Trzeba uważać na tych tykli afrykańskich. Chodź tu, kolego. Zabawimy się! Zatańczmy czacze! Ale już tutaj! No i po tobie. Ten po to. Trzeba będzie to tak zrobić. Ło! Prawie bym nie wykrył. Mam szczęście. Coś chyba kolega nie umie się wspiąć tam. O, teraz. Ło! Niewiele brakowało, aby mnie wykrył. Patrz, kolega miał pecha, niestety. Myślał, że mnie ubije. Boże, Afryka. Dzielnica biedy, normalnie. Dobra. Nie będziemy strzelać, nie będziemy, wiecie, robić hałasu. Ale widzę, że też idzie jakiś kolejny przymuł. Kolejne przymuły, wręcz bym powiedział. Tylko trzeba uważać na tych dwóch grubasków.
ale mam pomysł. O, pobawimy się trochę. No! Bawcie się dobrze. Wyłącz ten wzrok orła. On nie da rady, kolega. O, już padł. Nie, jeszcze przeżył. Dostanie teraz granata. Ty, patrz, walnął. Kolega hardcore, ale widzę, że się wszyscy odsuwają od tej bomby. No i teraz trochę się tu wojny narobi. Trzeba uważać. Koleżka podszedł, nie ma. Jakie te afrykańskie tempoty są durne. Jeb. I też mi podszedł. Ty patrz, kolega sam został. Bez niczego, bez nikogo. O kurde. Dobra. Może jeszcze raz, powtórka z historii. Dajesz, kurde. O, powalczymy trochę. No. Ty, jak na hita pocisnął. Kurde, chyba lata szermierki się opłaciły. Czekaj. Naszego koleżkę to uśpimy. Ej, no co jest? Czemu to nie działa? Jakie gówno. Ej, ten kolega zaraz oszaleje chyba, totalnie. Chodź tu. Zastrzelę go. Tylko niech mi ten kolega tu podejdzie, no. Dobra. Już zdechł. Nie będzie mi tu wariował. A może ich da się przeszukać? Nie. O, wiecie, ja przeszukuję tylko tych, którzy mają coś. Dobra, ten też nic nie ma, widzę. No ja chcę ją wyeksplorować, wiecie, po cichutku. Może z jakimś małym trzaskiem, ale wiecie. Teraz to Edward jest na koksie, takim, że to już inaczej się nie da opisać. Dobra, dmuchaweczka i bierzemy się za taką robotę. Dobra. I znowu się zabawią. No, tańczcie. Come on. O. Walka szermierzy. Afrykańskich szermierzy. Który wygra? Czy ten oszołomiony? Pokonał pierwszego, pokonał drugiego. Come on to me, bitch. Dziękuję. I zdechłeś. O, mogę cię przeszukać. Co tam masz? Naboje, strzałę berserkera. Dobrze. A ten jak? Nie, też nic nie ma. O, trzeba uważać. Ale chyba się da go załatwić, nie? Oszy, w życiu. Aj no, to był mój błąd. Chciałem go, wiecie, załatwić tak epickim atakiem, ale... Dobra, trudno. Tak czy inaczej, tak nas nie wykryto bardzo. Te takie budyneczki trochę mi się przypominają z Assassin's Creed'a pierwszego. Ale dobra, to nieważne. Gdzie ta skrzynia? Tu jest. Dobra. Tak mi się dziwnie ukryła, ale już jest. Trzeba się zająć resztą. Tak, bo to są te budynki afrykańskie, to wiecie. Oznaka biedy. Ło. Okej. A, teraz chyba nie ma skoku wiary. Dziwne. Myślałem, że jest. Myślałem, że ich stać na takie rzeczy, ale widzę, że jednak nawet na stuk siana ich nie stać. Ach, ta bieda. Nie ma granic u nich. W tym wypadku. Dobra. Mamy tu kolejnych imbecyli. Tylko nie wiem załatwić. O, jeden kolega się tu zdziwił. I idzie teraz. No, tego załatwimy po cichutku. Po cichaczu. A, dostał. O tak. Chyba zabolało. Chwileczkę. Zaraz ich tu sobie załatwimy fajnie. A, pięknie. Doskonale. Sprawdzam każde możliwe pomieszczenie, bo może się tu coś znaleźć. O,
to możemy sobie uratować piratów. A zaraz to załatwimy w piękny sposób. O-oł. Dobra, nie, myślałem, że dwóch przyjdzie. A to był tylko jeden. Trzeba uważać. Kurde, teraz się tak wszyscy fajnie złożyli. Cicho, dobrze. Myśleli, że kurde mnie tu cisną. Nie ma. Ze mną nie ma takiej zabawy. Teraz przegięliście pały. To dostaniecie za swoje. Dobra. No, teraz to już nie będą kozaczyć, nie? Pewnie, bo na co? Na co im kozaczenie? Chwileczkę, to sobie zrobimy. Chwileczkę. Na pewno opłacałoby się teraz skoczyć tam na Hama. Jeszcze sprawdzę, jakie tutaj mamy rzeczy. Tu mamy kolejnego ocalonego pirata. Czy do ocalenia, przepraszam. Pirata. A teraz trzeba ogarnąć, bo wiecie, troszeczkę żeśmy się za bardzo przyspieszyli. Więc teraz to trzeba porządnie ogarnąć. On tu sobie teraz przyjdzie. Pewnie będzie mnie szukał. Tu za tymi krzakami, nie? Pewnie. Nie macie. O, oh, fuck. Następni. Nie bądźcie tacy pewniacy. Afryka to słabizna, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Więc tutaj nie dadzą sobie ze mną rady. Nie mają najmniejszych szans ze mną. Ale widzę, że tutaj się powoli nieźle wzięli tutaj za to. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurde, tutaj są porządne ścinki. Nie wiedzieć czemu. Ło, kurde. Dobra. Chcę dotrzeć jak najbliżej. Dobra. Uśpiony. Teraz mogę uratować, ale jeszcze mam tych dwóch. A to. Proszę bardzo, bez problemu. Jep, i wykonane. O to mi tylko chodziło. Wiem, że teraz się palę na te punkty. Dobra, powalczymy trochę. Pokażemy wam te te miecze z pistolami. Jep. No nie, ja już nie walczyłem. Powiem wam, że naprawdę niezłe efekty z tej broni są. Trzeba naprawdę przygarnąć sobie porządną armię. A, no i wytupiony w pizdu. O, dobra. Możemy sobie tutaj synchronizować. Nie, tu jest synchronizacja. Okej. Dobra, synchronizujemy punkt, bierzemy się do roboty. Ty, kolega przyszedł. Ja myślałem, że go już dawno wydupili. Co za... Nie ma. Pudło, a dostałem, kurczę. Taki dobry jest. Dobra, mam tu jeszcze fragmenty Animusa, które sobie zbiorę jednak. Przeszukamy całą wysepkę na lajciku. No i trzeba będzie zrobić ten skok wiary, bo inaczej się nie będzie dało. Ale jest jakieś tutaj wejście, nie wiem, cokolwiek.
Ale widzę, że jest tam. To może przekonajmy się najpierw. Jep! Kurde. Też są lagi w tym miejscu. Czyli to ma jakiś związek z tym fabularnymi miejscami, że tam muszą być największe lagi i tak dalej. Guzik, prawda. To równie dobrze mogłyby być wszędzie lagi. Dobra, czyli tu trzeba odszukać tego Burgessa i Cockrama. Okej, sobie ich przeszukamy. Widzę, że tam się już nie dostanę za wszelką cenę. Lol. Czyli będziemy mieli problem, najzwyklej w świecie. O kurde, jaka tutaj się armia zebrała. Co się tam buntujecie? No nie, no nie gadajcie, kurczę. O, tak. I dobrze. Tylko jak ja się teraz tam dostanę na górę? O, mamy drzewko. Może to drzewko nam pomoże. Okej. O, w dupę. Czy tak nas wyglebiło? Ej, no bez jaj! Bez jaj! Robię cięcie, chwileczkę. Dobra, gdzie są nasi koledzy? Kurde, ale naprawdę przymulaj to okropnie momentami. Dobra. Ty giniesz. Jep. Dzwon wyłączmy. To też ważne. Fuck. No really. Dobra, idzie tu kolega grubas. Dobra. Jak damy radę, to ich zabijemy podwójnie, ale widzę, że tu przyszła cała armia. Kurde, sorki, że zamilkłem na chwilę, ale tutaj oni się tu będą z nami bawić trochę, aż za bardzo nawet. O, fajnie, ucieka mi, cel mi chce uciec. A. A, to on mi może tak uciec. O, dobra. Zaraz, mam już plan. Całe działania. O tak, z bomby ich tutaj. Pojedziemy. Kurde, ale... Nie, lagi z kosmosu. Mnie tu nie ma. Dajcie mi ich załatwić. A, fajnie, fajnie. Co się na mnie rzucasz? Jest! Podwójne zabójstwo? Tak! Udało się. Pięknie! O to mi chodziło. You did us good, Kenway. Oczywiście. Proved yourself a true bravo. And for what? His own bloody pride. You stepped in the path of my prize. Not a thing a man should do. No. Do widzenia, gnoju. Jeden z drugim. A cocksure, Cully. Just like Hornigold said. That Templar scab means nothing to me.
None of you do. And you're worse for it, Kenway. It were the Templars who took us in when all else went to shit. Not our king. Jasne. W głowie ci się popieczyło. The Templars. The Templars is our family. Where's yours? Ja jestem rodziną. Też noszę ciuchy templariuszy. Ale innego rodzaju. Ale dostaliście. I już po was. Co tu się dzieje? What the hell? Kim on jest? Cóż to za pirat? Aha, to jest mędrca. Lol. To skończę tą przemowę. Now, I have been among you 6 weeks. And in that time, I have adopted your outlook as my own. And with so fierce a conviction, that it may frighten you to see your passions reflected from darker light. Murzyn. But, Brzydal. Przymuł. Murzyn. Dobra. Fajna ekipa. Za mało czarnych. A co drzesz mordę? For I have dipped my hands in muddied waters, and withdrawing them, find it better to be a commander than a common man. Gratuluję, gratuluję. You flatten me with your assistance. I'm looking for the observatory. Folks say you're the only man that can find it. Właśnie. Folks are correct. Despite my distaste for your eagerness, I see in you a touch of untested genius. I'm Bartholomew Roberts. Aha. Edward. I've no secrets to share with you now. But if you'll lend me your aid, in 2 months' time west of the Leeward Islands, well, it's there you'll get some answers, I promise you. Mhm. Okej. Dobrze. Zarąbista misja. Epickość. Szkoda, że tylko Afryka i bieda, ale musieli coś zmienić. Oczywiście podwójne zabójstwo było, jest i będzie. Dobra, widzę, że się chyba już z animusa wywalamy. No tak, trzeba się wywalić z animuska. Dobra, tak czy inaczej zakończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 70. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I chyba mnie zlagowało i to ostro. Chyba, że słyszycie mój komentarz dalej, to dobrze, ale lodże. Ach, jakbym z tymi lagami walczył, to już by je po prostu bym zniszczył. Jep. Dobra, tak czy inaczej, powinniśmy się już tutaj pożegnać. Ale jeszcze jest dość długi loading animusa. A nie, nie wychodzimy. No dobrze. Misteriosa 1719. Ale co my tu robimy? Funny that. Obejrzymy sobie jeszcze kapcenkę. The fix is more pleasant than the cause. When you catch a dose from a horn, must treat it with quicksilver. You're fonder of getting the disease than you are of curing it. Something biting at you. Oh, all men desire to live by a code or a creed, yes? Yet when pressed, most defer to their instincts rather than the laws that bind them. But what is the appeal of a creed if it does not yoke all men to like behavior? Might make a man feel like he belongs to something. What's your answer? Oh, that all men are sheep. That an old wolf like me deserves every ounce of blood he draws. Sail to this location. Bring only those you trust. Okej. Okay. Papierek jakiś dostaliśmy. Ale to już chyba raczej zrobimy w następnym odcinku. No, już? Okej, okay, dobra, ogarnęło się wszystko. A więc trzymajcie się. Na razie. Arr!